świata, Kubańczycy, Rosjanie, Kazachowie, Azerbejdżan, oni są w cyklu czteroletnim, oni już właściwie wchodzą w taki cykl, gdzie my jeszcze nawet nie myślimy o tym, my będziemy próbować łatać dziury i będziemy próbować coś zdobyć w przyszłym roku, przyszły rok będzie rokiem kwalifikacji olimpijskich. Trzeba ogromnej pracy i ja mam tego świadomość i wykonuję cały szereg zabiegów. Między innymi stworzyłem w Karlinie świetną bazę za nieduże pieniądze, bo nocleg 25 zł, obiad 10 zł, śniadanie i kolacja w własnym zakresie. Chcę stworzyć takie centrum, gdzie zawsze będzie można pójść, przyjechać, zadzwonić i zawodnicy, żeby mogli sprawdzić swoje możliwości, ewentualnie coś się nauczyć. Tam będzie Walery Korniłow i w miarę możliwości oczywiście ja będę i zapraszam wszystkich trenerów, którzy będą chcieli również sprawdzać swoje umiejętności, zestawiać swoje umiejętności z innymi trenerami, żeby ujednolicać system szkolenia. No teraz zaczynamy już ćwierćfinały wagi 75. To jest, zdaje się, jedna z naszych koronnych dywizji. W czerwonym stroju Arkadiusz Szwedowicz, jego przeciwnikiem Marcin Machnicki. No Arkadiusz to też jest pięściarz, z którym podejrzewam trener wiąże pewne nadzieje. No i zobaczymy, jak zaprezentuje się na tle Marcina Machnickiego. No, znamy na pewno walory i atrybuty Arkadiusza Szwedowicza. To jest pięściarz, na którego trener spogląda. Takim czujnym okiem na pewno. Tak, bo oczywiście on był w tej wadze kategorii 75 kg rozstawiony z numerem 1. Ogromnie żałuję, że z powodu choroby Kamil Gardzielik tutaj nie pojawił się, ponieważ mógłby to być fajny finał. Aczkolwiek nie odbierajmy tutaj nadziei komukolwiek, kto wyszedł do ringu i kto ma duże ambicje, żeby dojść do finału i wygrać z Arkiem. A oczywiście wiemy, że Arek musi jeszcze wykonać dużo pracy, żeby do tego finału dojść. Arek jest oczywiście w kręgu moich zainteresowań, bo jego... Ja niedawno, tak naprawdę niedawno, bo w roku 2010 byłem z nim na Mistrzostwach Europy we Lwowie i on wtedy przegrał swoją walkę, niestety. Trafił na bardzo silną połówkę i niestety uległ, ale cały czas od wielu lat pokazuje się z dobrej strony i myślę, że przyjdzie jego jeszcze czas na to, żeby wejść na topowy poziom. Jest to rocznik 94, także wszystko ma swoje miejsce i swój czas. No jeszcze na pewno jest czas, tak jak trener mówi, przed Arkadiuszem Szwedowiczem, no ale tutaj myślę, że Arek sobie założył cel bardzo prosty, zdobyć w Sokółce złoty medal i wrócić do domu z tytułem indywidualnego młodzieżowego mistrza Polski. No mieliśmy chwilę przerwy. Marcin Machnicki miał problem z ochroniaczem na szczękę, ależ mocno trafia na dół Arkadiusz Szwedowicz. No widzimy te przyspieszenia, to jest taki znak rozpoznawczy Szwedowicza. Zdaje się, że pomału będzie próbował już przełamać, narzucić mocną inicjatywę Szwedowicz w tej walce. Tak, ja chciałbym tylko powiedzieć, że te wszystkie elementy na tle zawodnika, który jest na gorszym poziomie technicznym, one wszystkie bardzo fajnie wychodzą, to wszystko bardzo fajnie wygląda. Obserwując taką walkę, ta walka jest miła dla oka osób, którzy troszeczkę nie wchodzą głęboko w struktury boksu. Dla mnie jako trenera kadry patrzę jak gdyby na pojedynki z zupełnym innym okiem i oczywiście widzę talent, widzę możliwości Arka, ale te możliwości i talent muszą być potwierdzone na bardzo wysokim i topowym poziomie i tutaj tak naprawdę będziemy znali wartość, prawdziwą wartość zawodnika. No tu nie ma dyskusji, że tak naprawdę o wartości, o przynależności naszych zawodników
tworzą testy zagraniczne, tak, międzynarodowe, bo tutaj wiadomo, że Marcin Machnicki faworytem nie jest, jest pięściarzem gorzej ułożonym od Szwedowicza. No ale cóż, takie walki też trzeba wygrywać w sposób najlepiej ładny, efektowny, efektywny. Zobaczymy, czy Szwedowiczowi się to uda, początek drugiego starcia. No tutaj widać, że Arek junior oczywiście posiada większą wiedzę na lewy prosty zawodnika, bije cios przeciwny, cios bezpośredni prawy, później kontynuuje serię uderzeń, przejmuje inicjatywę w każdym względzie, praktycznie cały rządzi w ringu. Zajmuje większą część pola, czyli zdobywa przestrzeń, przyjmuje inicjatywę, duży repertuar uderzeń, no co tu dużo mówić. Wszystko fajnie wygląda na tle przeciwnika, który prezentuje gorszy poziom techniczny, ale nie ujmujmy tutaj zawodnikowi w trykocie czerwonym, który bardzo dzielnie, ambitnie stara się w miarę swoich możliwości technicznych sprostać. Niemniej jednak ma zadanie bardzo, bardzo trudne, ale oczywiście brawa dla niego za ambicje, za charakter, za chęć zwycięstwa, bo boks ma to do siebie, że w każdej chwili można walkę można przychylić na swoją korzyść i to jest piękno tego sportu, dlatego chłopak ma ambicje i cały czas podejmuje próby, żeby jego cios jakiś znalazł drogę do tego, by przejąć inicjatywę i za to należą mu się ogromne brawa. Ale jest to bardzo ciężko. Jeżeli Arek zachowa dalej poziom koncentracji, to walka powinna wyglądać tak jak wygląda w ten sposób. A Szwedowicz na pewno też duży fizycznie zawodnik, jak na kategorię średnią. Widać tę muskulaturę. No jest też szybkość na tle Machnickiego. To wszystko wygląda bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych dniach turnieju. No ale najpierw trzeba przejść tę przeszkodę, ten etap. Dokładnie. Także trochę zagalopowałem się w swoich wypowiedziach. Nie wiem nawet, która to jest runda. Zdaje się, że druga, także jeszcze chwilę będziemy mieli okazję popatrzeć na to, co prezentuje Szwedowicz w ringu. Dokładnie. No, można powiedzieć, że rządzi w każdym elemencie ringu, elemencie zdobywania inicjatywy, elemencie zdobywania przestrzeni, w elemencie techniczno-taktycznym. Także tak jak powiedziałem, jeżeli Arek zachowa dalej pełną koncentrację, nie powinno się nic wydarzyć. Zgadza się trener z tym, że waga 75 kg to jest najmocniejsza w tej chwili dywizja w naszym boksie? No, oczywiście, że się z takim czymś nie zgadzam, ponieważ mamy kilka wag, które mogą coś pokazać, coś wnieść do Europy, do świata. Kategoria 75 kg można powiedzieć, że jest jedną z najbardziej równych kategorii wagowych w Polsce i tylko pod tym względem należy patrzeć. A więc druga runda za nami. Widzimy Szwedowicza, narożnik niebieski. No i ciekawy też test takiej odporności dla Machnickiego. No widać, że ten zawodnik ma serce do walki, ma ambicje i myślę, że w żadnym stopniu tutaj nie podda się. Będzie do samego końca próbował gdzieś tam Szwedowiczowi pokazać, że nie jest taki bezkarny. No i dobrze, oby właśnie każdy pięściarz, który wchodzi tutaj do ringu, stawiał sobie wysokie cele. No Szwedowicz, nie oszukujmy się, na pewno był pięściarzem, którego chętnie wszyscy by uniknęli na tym etapie turnieju, no ale nie ma cudów, jeśli chce się coś tutaj zdziałać, to trzeba od samego początku no, podjąć rękawice razem z tymi najlepszymi. Jeszcze 3 minuty przed nami.
I ostatnie 3 minuty, tutaj tak naprawdę jest to runda, gdzie jeżeli chodzi o Machnickiego i chciałby przechylić szale na swoją korzyść, czyli może podejmować próby pełnego ryzyka. Oczywiście ryzyko wiąże się z tym, że trzeba się odsłonić i jest bardziej narażony na tak zwane kontrataki. Niemniej jednak jest to, bokserzy są wojownikami i czasami trzeba podjąć to ryzyko, że albo wóz, albo przewóz. No tutaj Machnicki robi co może i świetnie, że robi co może. Jest to fajny fighter. Brakuje mu troszeczkę umiejętności technicznych, ale ma niesamowite serce do walki i oby takich zawodników z takim charakterem było w Polsce jak najwięcej. Wtedy bardzo szybko będziemy podnosić poziom tych najlepszych zawodników. Także tutaj jeszcze raz brawa dla zawodnika w czerwonym trykocie. A wiemy na pewno, że łatwiej jest pracować nad poprawą elementów technicznych niż nad takim sercem do walki, bo często się mówi, że takie cechy się ma albo się ich nie ma, choć też rzecz jasna praca z psychologiem i kilka innych zabiegów mogą w tym pomóc, no ale tutaj Machnicki ma charakter. O proszę, właśnie trafił bardzo mocnym prawym krzyżowym w tempo i jakby cios był bardziej precyzyjny, jakby cios był, mógłby po prostu naruszyć ruchomą część żuchwy, co by spowodowało, że zawodnik mógłby mieć problemy. Niemniej jednak po raz kolejny wypada ochraniacz na zęby ze szczęki z ust Machnickiego. Po prostu te ciosy na dół robią ogromne wrażenie i niestety sędzia był zmuszony zakończyć ten pojedynek ze względu na to, że ten ochraniacz może określoną ilość razy wypaść, w tym przypadku wypadł zbyt dużo razy i walka prawdopodobnie jest przegraną przez TKO, ale przez ostrzeżenia. Widać też ślady walki na twarzy Machnickiego, tam już taka dość pokaźna opuchlizna się zaczęła robić pod prawym okiem. No to jest to ryzyko przyjmowania otwartej rywalizacji z Arkadiuszem Szwedowiczem, no bo Szwedowicz raczej nie głaszcze, tak? To jest silny chłopak, który potrafi no, zrobić krzywdę swojemu rywalowi w ringu. No trochę szkoda, że nie doczekał Machnicki ostatniego gongu. No i tutaj oczywiście przez dyskwalifikację zwycięża Arkadiusz Szwedowicz jest już w strefie medalowej. Jutro zobaczymy Szwedowicza w półfinale, a za moment będziemy mieli...